Na pewno jest niedosyt, ale spowodowany wiadomo, wynikiem końcowym, ale nie zgadzamy się absolutnie z niektórymi decyzjami, które wypatrzyły mecz ewidentnie. Dwa razy zostałem niesłusznie ukarany żółtą kartką. W pierwszej sytuacji sędzia mnie atakuje ręką, ja blokuję tylko swoją ręką jego. Jeszcze nic w życiu mnie sędzia nie zaatakował, tak? Byłem zaskoczony tym. Dał mi jeszcze za to żółtą kartkę. No wiadomo, wszystko może tylko w taki sposób się potrafi bronić. Dla mnie to jest skandal. No nie może sędzia podnosić ręki na piłkarza. Jeszcze za to karać go żółtą kartką. Druga, no to wiadomo, Wasilów to może zrobił, ale w życiu to nie było. Ja mam 37 lat, mam 12 lat na tym poziomie i nie fauluję kogoś na żółtą kartkę, tak? Więc uważam, że inaczej. No wiadomo, no wyrównały się szanse 10 na 10. Tak to w życiu mam bramkę w drugiej połowie, jeszcze wie, jakby było. Gralibyśmy dalej w przewadze, podejrzewam, że któraś z kontr też byśmy ją dobrze wykończyli. Wynik byłby na pewno zdecydowanie inny. Ale nie przestraszyliście się? Nie wiem, jak się... ten człowiek będzie dalej sędziową. Nie wiem, ja zwaruję w tym kraju, naprawdę. Ja nie wiem, jak... To... Bandyci, no ja nie mam... Brak mi słów na to, naprawdę. Sebastian, ale nie przestraszyliście się? Nie jestem jedyny, który o tak mówi, bo dzisiaj akurat trafiło na mnie, ale takich osób, którzy nie mogą już dłużej na to patrzeć i jest na pewno... No nie daje się ich policzyć. Chcieliśmy, takie było założenia, że nie położymy się, tak, przeciwnikowi, będziemy walczyć jak równy z równym. Świetnie mecz się dla nas złożył od pierwszej minuty, bramka na wyjeździe dała nam dużo wiary w to, że odniesiemy tutaj korzystny wynik, ale tak jak mówię, no, troszeczkę tych przeciwników dzisiaj było więcej niż po 11. Nie wiem, czy się mam czuć winny, czy coś. Nawet nie myślę o... Ja na dzień dzisiejszy... Nie wiem, wbili mi troszeczkę znowu piłkę z głowy takimi decyzjami. Nie wiem, wierzę w chłopaków bardzo, ale przykro mi, że mnie zabraknie w rewanżu. No, kolejna sprawa, którą ja już nie widziałem, ale którą należy poruszyć. Jeżeli 3 minuty dolicza, a daje grać jednak 5, no to nie wiem, nie wiem na co czekam. Po to, żeby chyba Śląsk jednak tą bramkę szedł. Tyle mam do końca. Dziękuję.